prostu nie było co grymasić. Co się wyciągnęło, to się jadło. Aura nie zawsze nam sprzyjała, ale później będą zdjęcia, gdzie widać, jak jesteśmy już na obdarci ze skóry, bo na słońce dosyć ostro spiegło. Wbrew pozorom w takim deszczu o wiele łatwiej przyjemnie się płynęło, wiosłowało niż w pełnym słońcu. Tu człowiek miał motywację, aby po prostu kręcić tymi wiosłami, aby się rozgrzać. Tam w poprzednim zdjęciu też Państwo mogliście zobaczyć jedno z kolejnych takich miejsc, gdzie po prostu utknęliśmy na bieliźnie. Też sam, w tym nie planowaliśmy do góry źródłowisko, ale patrzyliśmy na szczęśliwy wiatr i na ciebie się praktycznie w momencie, kiedy wychodziło węzeł, a praktycznie jesteśmy miejscu. Tak, i tam mieliśmy takie pierwsze 40-centymetrowe fale, które myśleliśmy, że już mniejsze fale nas nie stopują, aczkolwiek życie później zweryfikowało to. Nie jest tak, że wcześniej mieliśmy z kolegów stałego, bo ciekawi na nas jak na podróżu. Myśmy mieli problem, gdzie też na tych mieliznach, ale kątą to było, nie wiem, przy wyższym chyba nie było. Tak, no był taki moment, że ponad 200 metrów ciągnęłeś ten kajak, bo inaczej nie było możliwości. I to był też dzień, kiedy rozstaliśmy się razem z Andrzejem, ponieważ jego kajak był dosyć wysoki i strasznie oporny na wiatr, że tak powiem. Ten wiatr nie pozwalał mu rozwijać dużych prędkości, więc od tego momentu tonęliśmy sami już dalej. Pierwsza wylipka, która i u mnie, to już jesteśmy po zmianie skóry, słoneczko dało nam popalić. Dopływamy powolutku do Wisły, jak się później okaże, to już jest ujście zaraz samo. Wisła nas trochę zaskoczyła, bo to było bardzo, sam był bardzo płytką, wąską rzeką, to dosyć po porwistym nurcie. Wisła była bardzo szeroka, aż za szeroka czasami dla nas i trochę inny nurt. Nie było tych wypłyceń, ale to ma swoje wady i zalety, jak się później okazało. Tak, Wisła też przyczyniła się od tego, że bardzo mocno się męczyła, bo bardzo dużo ona meandrowała. Trzeba było płynąć praktycznie od brzegu do brzegu. No i tutaj na początku mieliśmy problem z określeniem toru wodnego, ponieważ na początku tor wodny był określany takimi wichami, kawałkami kijów lub czego innego. Generalnie przez całą Wisłę chyba 4 czy 5 rodzajów oznaczeń Wisły byśmy zaobserwowali. Tak, akurat fajnie, bo przebywaliśmy o godzinie 12 z kościoła, zabrzmiał hejnał i ten wzgórza wabienne na pole, bardzo malownicze. Polecamy każdemu, kto kiedyśkolwiek będzie tam tutaj przebywał, cudnie to wygląda. Zresztą Wisła w tym rejonie jest bardzo dzika, pełna wysp, na których się można rozbić, nocować, rewelacja. Tak, tutaj spotkaliśmy jeszcze Józefów, osadę rybaków, którzy kultywują jeszcze swoje tradycje, ze swoich przodków łowienia ryb na Wiśle. To jest ptasia wyspa, tutaj jeden z noclegów. Mieliśmy tutaj okazję przypatrywać się rybitwom, jaką mówiły. Codzienny dzień pracy pająka, a ja oczywiście się leniłem, nic nie robiłem, pająk pisał. Ta wyspa ma 2 km długości, ciekawostka. Zbliżamy się powolutku do Kazimierza Dolnego, wzgórza, po lewej stronie zaraz będzie zamek, jeszcze kawałeczek zamek i później taka zabudowa, dosyć ciekawa zabudowa, bo w pewnym momencie zobaczycie Państwo wiatrak. To jest zamek w Janowcu, będzie wiatrak, który na początku myśleliśmy, że to jest wiatrak do mielenia zboża. Okazało się, że ktoś wybudował sobie mieszkanie już na klifie w kształcie wiatraka, w ten sposób pominął te przepisy odnośnie zagospodarowania przestrzeni. Też jakieś tam widoczki zwierzątka, które czasami mieliśmy. Dopływamy do Kazimierza. W Kazimierzu udało nam się trafić na pierwszą stanicę wodną, w której mogliśmy, że tak powiem, się odświeżyć, wykąpać. No, normalnie jak ludzie zregenerować siły i skorzystać z toalety normalnie. Tutaj także dogonił nas Andrzej, którego myśleliśmy, że już nie spotkamy. Andrzej przez 2 dni bardzo mocno, intensywnie wiosłował, aby nas dogonić. I tutaj spędziliśmy właśnie wieczór z Andrzejem, który... Taka ciekawostka, Artur uczył się na nowo jeździć na wózku, jak siadł na wózek. W kilku dniach spędzonych na kajaku, poruszaniu się na tyłku, aż dziwne było wejść na wózek i potem poruszać się normalnie po suchym lądzie. To jest tylnokołowiec parowy Kazimierz Wielki, taka ciekawostka, jedyny tego typu statek w Europie. Niestety napędu parowego już nie ma, ale sam kształt jeszcze został. Ostatni widok na Andrzeja, myśmy trochę tak przycisnęli i wiatr też był trochę taki w twarz. Ruch się zwiększył na Wiśle, więc musieliśmy to wszystko trochę tak unikać, tych wszystkich jakichś tam motorówek, żaglówek. Zbliżamy się do Puław. No i tutaj spotkaliśmy pierwszych kajakarzy.
taką grupkę 4 czy 5 kajaków, młodzi ludzie, którzy postanowili sobie przez parę dni popływać kajakiem. No niestety wiatr i to, że oni jakoś tak nie byli już wprawieni jeszcze w wiosłowanie, przyczyniło się do tego, że po 4 godzinach żeśmy się rozdzielili i popłynęliśmy dalej. Znaczy to jest smutne, bo płynąc praktycznie przez całą Polskę spotkaliśmy tak naprawdę tylko 2 grupy kajakarzy. Biorąc pod uwagę, że to jest lato. Tutaj przybywa mało Modlina, zaraz będzie spotkały też tą ostatnią grupę taką kajakarzy. Szacun dla tych panów, bo to byli ojcowie z dziećmi, którzy płynęli na wycieczkę dwudniową z takimi małychami. Do Góry Kalwarii. Do Góry Kalwarii, taka dwudniowa wycieczka kajakowa. No tak praktycznie to była ostatnia wyprawa, którą dziś kajakarską, którą spotkaliśmy gdzieś na trasie. To jest kolejny taki postój, na którym myśleliśmy, że Andrzej nas dogoni, ale nie udało taka się. Taka ciekawostka, szukaliśmy miejsca noclegowego. Wszystkie wyspy były, za przeproszeniem, obkupane. I dla nas zastanawiało, jak ta wyspa może być obkupana. Okazało się nad ranem z rozwiązania zagadki, że pan bierze taką krowę, przewodnika stada, ciągnie ze sobą na sznurku na łódce i później podpływa pod wyspę, puszcza tego przewodnika stada i ta krówka wbiega sobie na tą wyspę i ramią reszta stada. Krowy 2 razy dziennie myte, bo idą w tę stronę i w drugą stronę. Wysportowane. Tutaj zbliżamy się do Warszawy. Tutaj po prostu Wisła zaczyna się rozlewać, jest bardzo dużo wysepek. Tutaj niestety przegrałem piwo, bo założyłem się z pajokiem, kto pierwszy zobaczy Pałac Kultury i Nauki, ten stawiał piwo. A czy to wygrywa piwo? Ja niestety przegrałem. 21 km przed Warszawą już widzieliśmy Pałac Kultury. Dopływamy do Warszawy, tutaj spotkaliśmy się z przyjaciółmi, z Strażą Graniczną, to jest akurat port na Czerniakowie. Odebraliśmy następną porcję prowiantu, wyposażenia, które tam nam było jeszcze dalej potrzebne, w żywność. To trzeba było wszystko znowu wybalastować, zapakować w kajak. Tutaj też sobie zrobiliśmy taki dzień przerwy u znajomych naszych, którzy po prostu przygarnęli nas, gdzie mogliśmy po prostu też się wyszorować, wykąpać, zrobić pranie, przejrzeć sprzęt, jak nawet wygląda i potem na drugi, znaczy po jednym dniu przerwy dalej kontynuować. Najgorszą rzeczą było po prostu pakowanie tego kajaka i tu zresztą Państwo widzicie, ile tych rzeczy trzeba było włożyć. Spotkanie z przyjaciółmi, którzy tak, że tak powiem, przyszli zobaczyć. W końcu coś nam się udało z Andrzejem spotkać. Andrzej dzień po nas dopłynął do Warszawy i przyjechał nam pomachać, jak żeśmy odpływali już. No i ciśniemy, w tle widać, płyniemy przez śluzę, przez Portu Czerniakowskiego, w tle widać Stadion Narodowy, będzie zaraz panorama Warszawy. No i będziemy płynęli w kierunku Modlina, to powiedzmy tak, Modlina. Tak, ten dzień był taki bardzo świerski, bardzo fajny, gdzie no nic nie zapowiadało tragedii, która tragedii dla nas w tym momencie, które miało się wydarzyć na następny dzień. Tutaj jest taki spichlerz na twierdzy Modlin. My oczywiście w tej chwili po Narwi pływamy, więc trochę pozwiedzaliśmy. No i tak zostawiliśmy nasz kajak, który po prostu nagle się okazało, że w nocy odpłynął. Jak się okazało, Narew przybrała troszeczkę i nasz kajak odpłynął. Ponad 4 godziny pająk próbował po prostu znaleźć kogoś, kto by popłynął z nami. A my byliśmy na wyspie, no to kajak znalazł się na środku tej wysepki, 2 km od naszego obozowiska. No generalnie, jak nigdy nic, pocisnęliśmy sobie dalej. Troszkę nam później emocje zeszły w okolicach Czerwińska, żeśmy tak sobie odpoczęli. Taki klif, który wydawał się zupełnie bezpieczny, a popłynęliśmy pod niego, wywołaliśmy falę i zaczęło się obsypywać, także też pewne niebezpieczeństwa, żegluga kajakiem. Kilka centymetrów od nas takie duże zwaliska piasku spadały. To oczywiście jest kiedyś był najdłuższy most drewniany, no i fragment mostu północnego, który w tym czasie, jak myśmy przepływali, to utknął na mieliźnie i czekał na większy poziom wody. Trzeba przyznać, że zarówno Sam, jak i Wisła, poza tym jednym chwilą, kiedy porwało nam kajak, to cały czas obniżał swój poziom wody. No przykład jest z tego naszego obozu. Wieczorem rozbiliśmy się nad takim oczkiem wodnym w środku wyspy. Rano już nie było tego oczka wodnego, tylko ślady wydry, które wyjadły na małże i to wszystko padało, strasznie padało. Płyniemy dalej, wyspa się, znaczy rozlewa się, Wisła się rozlewa, wpływamy na Zalew Wrocławski, tu już jest Płock, tak? Tak dobrze pamiętam, tak. Do Płocka. No i będziemy płynęli jeden z akwenów takich trochę niebezpiecznych. Tak, to jest akurat wyspa, która jest zasiedlona przez kormorany, które strasznie niszczą. Znaczy, to są tylko same kikuty drzew i strasznie śmierć i duży hałas.
Zalew Wocławski naprawdę jest bardzo piękny. Z prawej strony są wysokie takie góry, z lewej strony bardzo płaski. No i trzeba uważać, niestety akurat my w ten dzień mieliśmy fajnie, bo mieliśmy, nie byliśmy wcale wiatru, więc generalnie woda była płaska. Pod sam koniec dnia zerwała się burza. Zdążyliśmy tylko rozbić nasz ten namiot i tutaj po prostu no, było praktycznie urwanie chmury. Bo przez parę godzin nieźle lało. Zwiększa się ruch, na drugi dzień zwiększył się trochę ruch, bo trochę pchaczych barek zaczęło pływać w drugą stronę. Dopływamy do Wocławka, do Zapory. Udało się nam załatwić śluzę, śluzowanie. Jedna śluza na nasz jedyny malutki kajaczek 6-metrowy, śluza 200 metrów, 15 metrów w dół. Rewelacja, każdemu polecam. Szczególnie, że bilet do cyrku kosztuje tylko 3,63 zł. I naprawdę zabawa za te pieniądze jest bardzo fajna. Wrażenie jest wielkie, naprawdę, jak się tak spływa w dół, tak wielką śluzą. Tutaj jeszcze mieliśmy, nie mieliśmy problem, tylko państwo z obsługi, bo burza, która była dzień wcześniej, popsuła im wszystkie urządzenia elektroniczne i oni musieli tą całą tam obsługiwać ręcznie. Udało się. Nie musieliśmy tego przeciągać, przerzucać górą, co by tam trzeba wypakowywać, rzucać, wozić, no tak to dosyć szybciutko i sprawnie to zrobiliśmy. Wisła też nas później zaskoczyła, bo tutaj uderzyliśmy krótko, wypłynęliśmy za Wocławek i nie zauważyliśmy ostrogi rozmytej i myśmy się dosyć ostro wbili na to, ale szczęśliwie się skończyło. Takie skały, no w pewnym momencie myśleliśmy, że już połamaliśmy kajak, ale okazało się na szczęście, że jest o wiele twardszy niż przypuszczaliśmy. Ciekawostka, prom boczno-kołowy, tylko dwa takie spotkaliśmy, jeden na Wiśle, drugi na Odrze. Tu już jest nocleg w Wocławku. Planowaliśmy rozbić się na wyspie, ale rozbiliśmy się na stanicy Wopru i te wszystkie wysepki, które tam gdzieś jeszcze coś widać, to w nocy zniknęły. Podniesiono wodę o dobre 3 metry, spuszczono wodę z zapory po to, żeby poszedł ten pchacz z tym elementem podnieść poziom wody. Tu się stoi. Siedząc sobie tam przy stoliku i konsumując jakąś kolację, po prostu widzieliśmy, jak wysepka, na której chcieliśmy się pierwotnie rozbić, po prostu ginęła nam w oczach. Więc dobrze, że na tym stałym lądzie się rozbili. Płynąc musieliśmy gdzieś tu i ówdzie odwiedzić naszych gdzieś znajomych, bo śledzili naszą trasę na blogu. Jakbyśmy przepłynęli, to przypuszczam, żebyśmy tam nieźle, bo później po skórze dostali. No mamy skrzyżowanie, czyli kończymy następny etap drogi, czyli kończymy Wisłę, wpływamy na Brdę. Tak, i tutaj na Brdzie od razu pierwsza tama, która po prostu w tym momencie, kiedy my dopłynęliśmy, była nieczynna, więc musieliśmy przenocować w okolicach niej i od samego rana, od 7 rana mogliśmy sobie płynąć. Za tą tamą był taki tor kajakowy, po którym mogliśmy sobie popływać, przetestować nasze umiejętności. Tu gdzieś tam są niektórzy stwierdzili, że i tak kiepsko wiosłujemy. Tak, no i tutaj jest Bydgoszcz, która nas zaskoczyła tym, że po prostu mogliśmy sobie po mieście popływać, też spotkaliśmy tam przyjaciół. No i tutaj właśnie to, co Paja wspomniał wcześniej, spotkała nas fajna historia, ponieważ młodzi adepci kajakowania, którzy nas wyprzedzali, zwrócili nam uwagę, że po prostu bardzo kiepsko wiosłujemy, pomimo tego, że już ponad 600 km mieliśmy za sobą. No i to kończymy odcinek Brdy, wpływamy w kanał bydgoski. Śluza, jedna ze śluz kanału bydgoskiego, taka ciekawostka, na tej śluzie były kręcone akurat ujęcia, jak kręcono film Czterech Pancernych, jeżeli ktoś nam z starszego pokolenia wie, o jakim filmie mówię. Kanał bydgoski nas trochę zaskoczył, podobnie jak sama Bydgoszcz, jak byliśmy przyzwyczajeni do tego, że płynęliśmy wodą, nad którą nie stało żadnych zabudowań, nie było żadnych obiektów. Tak tutaj płynęliśmy praktycznie przez miasto, przez wsie, fajnie. To jest kanał bydgoski, odcinek 19-kilometrowy, prosty jak mordę i bardzo trudno się wysuwało. Śluza Józefinka, gdzie nocowaliśmy, wykorzystywaliśmy wszystkie śluzy, możliwość rozbicia się na śluzach, bo brzegi są dosyć strome i niedogodne. Trochę walki było z rzęsą, także, ale generalnie jakoś dawaliśmy. Tak, trzeba jeszcze dodać, że niestety tutaj kanał bydgoski nie ma praktycznie żadnego nurtu, więc trzeba wszystko wiosłować trzeba wiosłować za pomocą swoich sił, nie można to, co było widać liczyć nie można liczyć na żaden prąd, który w jakiś sposób by pomagał. To ciekawostka, taka cieknąca śluza, to po prostu śluza nabiera wody i im więcej takich strumieni, tym bardziej to bardziej świadczy o tym, że śluza jest zniszczona i
i trzeba ją remontować. Samych śluz na kanale żeśmy przepłynęli 22, jak dobrze pamiętam. Tak, to jest jedna z najładniejszych moim zdaniem, bo jest najpóźniej wybudowana i ona nie ma żadnych kamiennych umocnień, tylko piaskowa. Ona tylko spiętrza wodę do 40 cm, więc konstruktorzy nie przewidzieli takich jakichś masywniejszych boków. No i tutaj oczywiście wszystko na tych śluzach było obsługiwane ręcznie. Wpływamy na notyć. Tutaj notyć się rozlewa, wije, więc jest to piękna panorama z góry, często wycieczki jakichś tam lotniczych, ludzie sobie, my też stanowiliśmy jedną z tych atrakcji na śmigłowiec, nam uczepił, jak bąki fruwał tam nad nami. Też jedna z następnych śluz, Władysław Łokietek, zaczął się ruch, bo zaczął się sezon jakiś, otwarcie jakiejś stanicy, jednej z miejscowości, więc zaczęło trochę tego pływać, bo generalnie nie tak naprawdę te śluzy wszystkie były uruchamiane tylko dla nas, no bo nie ma ruchu po prostu. Doszliśmy do takiej wprawy, czy nie ja, tylko bardziej pająk, że potrafiliśmy już sami je obsługiwać, bo czasami trzeba było kogoś wyręczać, czy w tym sensie były jakieś panie, które tam czasami coś się blokowało w nich i pomagaliśmy, znaczy to bardziej Robert pomagał niż ja. Te śluzy są z początku XX wieku, 1912 rok, dla mnie rewelacyjna konstrukcja, bo ręcznie działa, to praktycznie ciekawa historia tych ludzi żyjących na tych śluzach, bo są ludzie, którzy mieszkają tam pokoleniowo od lat 40. i tak jak latarnicy, często w odludnych terenach. Dziada obsługują te. Jedna już z ostatnich właśnie takich śluz, które żeśmy przepływali. Śluza, to widać, że śluza jest w trakcie remoncie rewitalizacji. Rewitalizacji, to czy psują. Artur się zmieścił między barkę a nadrzeże. Z tymi bobrami, które tam widzieliście Państwo obgryzione, to też jest niebezpiecznie, bo ten tor wodny przez te drzewa jest często zawalany i to ci pracownicy wodni muszą o to walczyć. To jest faktycznie już ostatnia śluza, żegnamy tak zwaną notę skanalizowaną. Płyniemy w kierunku Warty. Będziemy mieli mijać tak zwaną, płyniemy w tak zwaną nocoć bystrą. Wszyscy nas ostrzegali przed strasznym prądem i że sobie nie damy tam rady, że mimo to jakieś wywrotki czy coś, ale dotarliśmy do Warty, jakoś tej notecie bystrej nie znaleźliśmy. Ten wspomniany ruch wodny, który się rozpoczął, to był tak naprawdę jedyny dzień, gdzie tak jakieś żaglówki, motorówki próbowały płynąć. To jest smutne. No i te nieszczęsne krowy, które nas wszędzie gdzieś prześladowały. Tak, wszędowelskie. Tych krów było naprawdę bardzo sporo. No i tak jak sobie zastanawiałem się, kto dla kogo był większą atrakcją, my dla nich, czy one dla nas. No i mamy skrzyżowanie następnych grup wodnych, czyli dopływamy do Warty. W Santok, do Warty. Trochę dostaliśmy wiatr w twarz, więc walczyliśmy trochę z falą i z wiatrem, szło trochę opornie. Tu podpływamy pod Gorzów, będziemy dopływać do Gorzowa. Liczyliśmy na to, że w Gorzowie znajdziemy jakąś stanicę wodną, bo tak wszyscy reklamowali, że coś tam jest, generalnie nic nie było i tradycyjnie, jak zwykle, nocowaliśmy gdzieś po krzakach. Ale... Tak, w okolicy Gniazda Szerszeni to się okazało z rana dopiero, na szczęście. No nie byłoby z kontaktów trzeciego stopnia. Musieliśmy troszkę wcześniej zanocować z tego względu, że następny etap przebiegał obok rezerwatu ptaków, gdzie był zakaz obozowania i tu jeden z bielików, które nam gdzieś żeśmy natrafili i obserwowaliśmy. I dopływamy zaraz powolutku do Odry. W ten sposób zaraz będziemy łączyć granicę ukraińską i polską, czyli ta pierwsza rzecz, ale stwierdziliśmy, że to nie wszystko, dopłyniemy do morza. Tak, tutaj... 1000 metrów do Odry. Tak, tutaj no, udało nam się właśnie dopłynąć do Odry. To był w ogóle taki dzień rekordów naszych, bo w ten dzień udało nam się przypłynąć ponad 80 km. Tak dla przykładu powiem, że przeciętnie płynie się kajakiem 5 km na godzinę, więc 80 km było dla nas nie na wyczynę. W tle widać cupek graniczny, jesteśmy na Odrze. Tak, drugim takim rekordem był rekord prędkości. Udało nam się, uciekając przed promem, osiągnąć całe 18 km na godzinę. Odra nas bardzo zaskoczyła pozytywnie. Po stronie zachodniej mnóstwo marin. Przykład zastosowania wagonów kolejowych, które można dostosować na domki kempingowe. Rewelacja. A nasza niestety strona tak, nadal niezagospodarowana i wszędzie trzeba było gdzieś na dziko nocować. Tam nie było problemów. Mnóstwo pomostów różnych wysokości.
dużo możliwości, jeżeli chodzi o tak, turystykę. To trzeba przyznać, że niemiecka strona się bardzo dobrze do tego przygotowała, niestety Polska nie. To jest jeden z naszych kolejnych noclegów. Postanowiliśmy sobie zanocować na trawie, na łące po stronie niemieckiej. Jest ciekawy prom, o którym już wcześniej wspomniałem, bocznokołowy o nazwie Bez Granic, a za nim stał też taki ciekawy barowiec, chorownik barowy Kuna, tak, z Szczecina. To coś dla miłośników okultyzmu, 666 km rzeki Odra. Będziemy dopływali zaraz do tak zwanej Odry Zachodniej, tak? Tak, będziemy. Dotkniemy do między Odrze i tam się Odra rozwija na właśnie Odrę Wschodnią i Zachodnią. My postanowiliśmy popłynąć Odrą Zachodnią, jak najbliżej granicy, ale też ze względu tego, że czekali na nas znajomi na takiej stanicy morskiej właśnie w okolicy Gryfina, która była sytuowana właśnie na między Odrzu. To oczywiście też wszędogórskie krowy. To były krowy po niemieckiej stronie, jedno z miast niemieckich, bo już płynąc tutaj właśnie Odrą Zachodnią, tylko spotykaliśmy miasta niemieckie, polskich już nie było i dopiero później takim akcentem polskim właśnie była ta przystań morska kajakowa, taka żeglarska w Gryfinie, którą tutaj możecie... A tutaj chwila odpoczynku, mieliśmy możliwość wzięcia prysznicu, bo ja już nie wiem, za mną wylatała z Arturem, nie wiem, bo siedział z tyłu, więc nie wiem, jak to wyglądało. Odpoczynek, rano spotkaliśmy się z przyjaciółmi, no i cisnęliśmy dalej, zaczęło się duży ruch wodny i dopływaliśmy w tym dniu do Szczecina. Jako, że zaczynaliśmy w górach, było dosyć wąsko, a tutaj zaczęło się naprawdę robić bardzo szeroko, do tego przebywaliśmy przez bardzo urocze międzyodrze, urocze miejsce, polecam każdemu, kto będzie kiedyś w tej okolicy, jest mnóstwo śluz, co prawda nieczynnych. Taka ciekawostka, przebywaliśmy już przeszło 1000 km i to dopiero trafiliśmy w okolicach Szczecina w miejsce, gdzie... Sklep był przystany i drodze. I oznaczone, po prostu oznaczone tak. Miejsce i trzeba było tego szukać. Tabliczka z napisem sklep i odległość. Był przygotowany pomost, do którego można było przybić i spokojnie sobie zrobić zakupy i wrócić z powrotem. To już jest oczywiście Szczecin, który przyjął nas taką dosyć gościnną pogodą, znaczy przyjemną pogodą i niską falą. Mogliśmy sobie to zwiedzać. Trochę zaniedbana, tu się ścigaliśmy z ciężarówką. Niestety panowie mieli więcej koników pod maską, ale tam dali nam sygnał, trwa remont nabrzeży. Fryderyk Chopin po prawej stronie, po lewej stronie zaraz będzie widać Rao Chrobrego. I do tego momentu ta podróż była mało taka, mało nerwowa, bo tutaj było bardzo dużo motorówek, dużo różnego typu pojazdów wodnych. Do tego ma nóż karalą w długości 6 metrów, z czymś takim to nie ma racji bytu. Jakbyśmy się z czymś takim zdarzyli, no... Po prostu bardzo duży. To już jest port morski, Szczecin jest portem morskim. Daleko co prawda do morza jeszcze trochę tam 20 parę kilometrów, ale to jest port morski, musieliśmy po prostu uważać. To jest następny, kolejny, jeden z już ostatnich takich naszych noclegów. Tutaj po przepłynięciu tego statku niestety kajak aż wyskoczył z tej wody na brzeg. Przy jego masie i całym ładunku, który mieliśmy, czasami było ciężko go ściągnąć. Prawda jest taka, że tu płyniemy, jest pięknie, spokojnie, nagle słyszymy ryk i tak. Bosman Express, który wyszedł ze Szczecina do Świnoujścia, to był dokładnie ułamki sekund zwrotu, dziobę w stronę fali i przyjęliśmy to dziobę, a tak to no, różnie. Na nas nie zwracano uwagi. No tutaj już bojka, która określa już zalew szczeciński, tak? I, piękna flauta, klar, tak, płyniemy do Trzebieży. W Trzebieży bardzo ciekawa rzecz, bo wpłynął nam wąż na taki prawdziwy wąż na kajak i powiedzmy, no w pewnym momencie nie wiedzieliśmy co zrobić, bo nikt nie zauważył go, czy to jest jakiś jadowity, czy nie. Też się na tym nie znaliśmy za bardzo. Chyba był za skroni, ale wkręcił się najpierw w wózek Artura, później się tam gdzieś pałętał po pokładzie, więc strach był, żeby nam nie wlazł już pod kamizelkę. Tutaj postanowiliśmy wypłynąć bardzo wcześnie, właśnie, żeby pokonać Zalew Szczeciński, z tego względu, że w południe miała się zmienić pogoda. Niestety zmieniła się dużo, dużo wcześniej, no i tutaj zaskoczyła nas w pełni.
Ta pogoda, fale dochodziły czasami do 1,5 metra, więc tam te 40 cm, które podchodziły do góry, to było nic w porównaniu z tym. Tu mieliśmy asystę Straży Granicznej, która w razie czego nas asystowała. Straż Graniczna, to jest od tego już 20 km. Straż Graniczna szacowała, że przepłyniemy to w 8 godzin. My myśleliśmy, że przepłyniemy to w 5 godzin, a jednak strach ma wielkie oczy i przypomniało nam się to przepłynąć w ponad 3, znaczy niecałe 3,5 godziny, więc po prostu to była taka duża prędkość dla nas, którą się w tym momencie osiągali. Wpływamy w kanał Piastowski, praktycznie koniec, zostało nam niecałe tam 20 km. Motorówka nam towarzyszy, my już płyniemy zygzakiem, byliśmy trochę styrani, nie da się ukryć, że byliśmy trochę styrani życie po tym zalewie, tam na to popalić. Widoki piękne, dobrze ta straż robiła jeszcze jakieś zdjęcia, bo tak naprawdę... Generalnie przypłynęliśmy odpadnie za wcześnie, ponieważ to była środa, a umawialiśmy się, że dopłyniemy do Świnoujścia w sobotę, więc postanowiliśmy przeczekać 2 dni w Karczmie Bożej, takiej marinie. Bardzo, bardzo fajnie nas tam przyjęli, aczkolwiek na początku byli strasznie zaskoczeni naszym dopłynięciem, ponieważ z tyłu w asyście była Straż Graniczna, więc... Mieliśmy argumenty. A musieliśmy czekać, bo po prostu kolega, który po nas miał przyjechać, po nas i po nasze bagaże i kajak, no mógł przyjechać dopiero w sobotę. To jest taka silna marina z całą obsługą. Polecamy wszystkim, bo bardzo fajni ludzie. Tak, dużo serdeczności, która mnie nas spotkała ze strony właśnie właścicieli. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że mogliśmy sobie tam spokojnie pomieszkać te 2 dni. Ruszyliśmy też w asyście Straży Granicznej, nie tylko TVN-ów, jakichś kamer, trochę dziwnie się płynęło tak w obiektywach kamer. Tak, bo też ostatnie 10 km. Tu musieliśmy się troszeczkę dostosować do rozkazu Straży Granicznej, ponieważ przepływaliśmy w okolicach 2 promów. Prom Karczmiborzu i w centrum miasta. Prom Polonia, akurat jeden z największych promów, który tak, wozi Szwecję. Można było zobaczyć, jaki nasz kajak był maleńki w porównaniu z tym promem. No i tutaj już finiszujemy praktycznie, dopływamy do ze względu na to, że był też wysoki stan wody i fala, nie mogliśmy wypłynąć na całe morze, więc w takim basenie kończyliśmy. W Świnoujściu po przepłynięciu 1300 km w końcu udało nam się dopłynąć do mety naszej. W miarę szczęśliwie, bez wywrotki. A wylądowaliśmy we fleszach, w mnóstwem kamer, a kończyliśmy tak naprawdę po cichutku, spokojnie, załadowaliśmy ten kajak na samochód. Tyle skończyliśmy naszej wielkiej przygody. Dziękujemy bardzo. A to Robert Pasecki. 1300 km. Ta przygoda może wszystkich czekać również w Polsce. 1300 km kajakiem, a my...